tu wszystko chodzi jak w zegarku i to od kilkunastu lat. Tomasz Szczęsny był jeszcze uczniem, gdy przejął gospodarstwo po rodzicach. Wyjechał na studia rolnicze do Warszawy i wrócił, bo nie wyobrażał sobie życia gdzie indziej. Mamy tutaj doskonałe gleby, przez co tutaj predysponowaną produkcją jest produkcja warzyw. Ja jestem tutaj odmieńcem, mając 19 lat i wybierając swoje ścieżki tutaj w gospodarstwie, zdecydowałem, że nie będę robił warzyw, zajmę się produkcją trzody, produkcją prosiąt. I to nietypową. Według Głównego Urzędu Statystycznego takich gospodarstw jak jego w Polsce jest zaledwie 99, z czego tylko połowa to gospodarstwa rodzinne. To hodowla zarodowa. To trudna produkcja, wymagająca wielu poświęceń, ogromu pracy i przy tym i wiedzy. Więc mało ludzi decyduje się na ten profil produkcji właśnie przez to. W Polsce, jeśli chodzi o produkcję trzody, dominuje tucz. No, tucz jest znacznie prostszym wycinkiem tej produkcji, przez co mamy ogromny deficyt prosiąt w Polsce. Dlatego aż 8 milionów prosiąt rocznie trafia do Polski z zagranicy, z czego 6 milionów z Danii. Nawet 200 takich gospodarstw nie zaspokoiłoby potrzeb polskiego rynku. Tomasz Szczęsny rocznie produkuje 20 tysięcy prosiąt. Chlewnia jest dużo bardziej skomplikowana niż ta w przypadku tuczu. Dzieli się na sektory, od krycia po odchowalnię. Praca w każdym z nich wymaga innych umiejętności, ale wszędzie, na najwyższym poziomie, musi być sterylność. Tak jest też w przypadku odprowadzania gnojowicy. Rolnik stosuje mikroorganizmy, które redukują emisję amoniaku, a co za tym idzie, uciążliwości zapachowe. Takich rozwiązań jest więcej. 100% powierzchni na fermie to są podłogi rusztowe, gdzie samoczynnie odchody wpadają do kanałów gnojowych przez ruszt. Stamtąd trafiają do przepompowni i zbiorników, które mają powierzchnię umożliwiającą magazynować tą gnojowicę. W sytuacji, kiedy jest to możliwe, ona jest wypompowywana przez wozy asenizacyjne i trafia na pole. Pola też jest niemało, bo ponad 200 hektarów. Rocznie rolnik rozlewa nawet 10 tysięcy metrów sześciennych gnojowicy. Pracę ułatwia beczkowóz, który w części udało się kupić dzięki środkom z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Był to dla mnie impuls do zakupu, bo posiadałem już taki sprzęt, ale to była szansa do tego, żeby wymienić go na nowszy, na lepszy, na bardziej sprawny, na bardziej wydajny. Każda pomoc jest potrzebna i doceniam to, że mogłem skorzystać i uzyskać takie dofinansowanie w wysokości 100 tysięcy złotych. Urządzenia muszą zapewnić przechowywanie nawozów naturalnych płynnych przez co najmniej 6 miesięcy oraz gromadzenie i przechowywanie obornika przez okres nie krótszy niż 5 miesięcy.